no, you can't go outside the home. So they refuse. Why not? I can't go outside. They bring two acid bottle and teraz będziemy witać do takiej restauracji pokazującej siłę kobiet, bo stworzył tą restaurację kobiety, które zostały oblane kwasem na twarz, i tego typu karę się stosuje w momencie, kiedy kobieta jest podejrzana, bądź zdradziła, bądź jest podejrzana, bo niestety w wielu przypadkach ta kobieta nie ma w ogóle szansy na to, żeby dochodzić swoich praw. No i to jest piękne, że te kobiety znalazły w ogóle siłę na to, żeby pracować, żeby się pokazać. Ponieważ osoba, która nosi takie znamie na twarzy, która została oblana, niestety jest znamie, które mówi: okej, słuchajcie, ta kobieta zdradziła, ta kobieta zabiła, ta kobieta zrobiła coś niestosownego, coś złego i no jest po prostu wykluczona społecznie. A tutaj kobiety walczą z tym, no i pokazują tą swoją piękną, czystą siłę. Więc pójdziemy zobaczyć, jak to wygląda, napić się czegoś, może pogadać. Tam... Herbatkę jakąś? Tak, no. Koniecznie. Czas wejść do środka. Zapytałem wcześniej dziewczyn, czy mogę tutaj nakręcić, żeby no, względem tych pani zachować się fair. Powiedział, że jak najbardziej, możemy tutaj kręcić materiał, możemy też podpytać je o różne rzeczy i zobaczcie, tutaj macie symbol skrzydeł, symbol wolności, i myślę, że to jest super trudny temat ogólnie tutaj w Indiach. Nie wiedziałem, że tutaj w Indiach też takie rzeczy się zdarzają. Niemniej jednak tak, to prawda, no. Hello. Hello, my name is Rukaya, I am from Agra. From Agra? Yeah. How long do you have this place here? 2013 campaign start, and 2014. 2014. Shiro's Cafe started. The reason is? The reason is mostly one-side love and psychos. It's very common here in India? Yes. Why they do this? It's psychosing and beauty is mine. Beauty my, this beauty, jealous. And there is property jealous, and one side love, daughter, no son. Yes. And it's really hard after to life. Yeah, lifetime. It's hard. Mm-hmm. Jealous, mm-hmm. Hard, and surgery. Two men. They help yeah. you. Yeah, help to... you. Piotr, wiesz co ci powiem? Że to jest chyba najtrudniejszy materiał, jaki tutaj w Indiach do tej pory idzie tak, mi kręcić. Ja ogólnie stwierdziłem, że ja tu nie będę robił wywiadu i są też dla mnie trudne tematy i... Dla mnie tak samo, no ja aż się pocę, jak rozmawiam z tymi paniami. I także, słuchajcie, no oglądajcie Tomka, bo naprawdę ciekawe miejsce znalazł i myślę, że warto, żebyście widzieli, bo jak ludzie narzekają, że jest źle w Polsce na przykład, że kobiety są źle traktowane, to sobie często nie zdają sprawy, co się dzieje w innych krajach. Tak, to prawda. Pani powiedziała, że w momencie nawet, kiedy kobieta nie ma dzieci, nie może mieć dzieci, to też to jest kara. Mówię Piotrkowi, że ta masala czai naprawdę smaczna, nie? Zdrówko za siłę kobiet. Pa! Jak możecie zauważyć, praktycznie no 99% bym powiedział funduszy, które tutaj utrzymują to miejsce i pozwalają pracować kobietom, to są pieniążki przynoszone przez turystów na dobrą sprawę. I wszystkie rzeczy, które tutaj możecie sobie tutaj zobaczyć, to są głównie rzeczy, które robią też takie rękodzieło. Nie wiem, to raczej nie jest rękodzieło, a może jest, a nie wiem, no ale to nie wiem, czy to jest rękodzieło, ale tam widać, że są takie ręcznie robione rzeczy, jak na przykład jakieś sandałki, a może, nie wiem, na przykład to jest chyba ręcznie robione. Wspierają taki lokalny biznes, no i te ceny są po prostu wysokie względem tego, co jest na ulicach, ale tutaj przyświeca idea, i gdyby te ceny nie były tak wysokie, to te kobiety nie byłyby w stanie tutaj funkcjonować, żyć, to miejsce nie miałoby racji bytu, z czego jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że tutaj w ogóle trafiliśmy. No i co najważniejsze, widzicie tego, jakby
tego gościa? A, okej. Okay. The movie. Yeah. The story, old story. Yeah, Acid Girls. Movie. Story. Perfect. 15 minutes. Że normalnie ja jestem tak emocjonalny, jeśli chodzi o takie rzeczy, że kurczę, pewnie w połowie albo pod koniec to bym normalnie płakał. Więc nie mogę siedzieć tak oglądać w pierwszym rzędzie. Tam Polo siedzi, ale ja to po prostu, wiecie, to wyciska ze mnie naprawdę łzy. Przykro mi się strasznie robi, że jest takie bestialstwo, że w ogóle ktoś dopuszcza się czegoś takiego i że to robią też często członkowie rodziny, najbliżsi ludzie, którym ufasz, ludzie, którym tak na dobrą sprawę chcesz ufać, do których idziesz po pomoc, jak coś się dzieje złego, a tutaj zostajesz sama na świecie i aż jestem, powiem szczerze, spocony tematem i zobaczcie, tutaj sobie gotują, tutaj jest kuchnia, ja nie będę wchodzić, tak zerknę tylko, jest bardzo dużo ludzi, tutaj sobie wszyscy działają, gotują. Do tego miejsca przychodzą różni ludzie, ludzie młodzi, ludzie starsi. Namaste. My name is Khushbu. I am from Agra. My attack 2017, 13 April. I am years old, 17. She said the husband is very patriarchal thoughts. So they didn't want to. Did give any permission to go anywhere. They know you can't go outside the home. So they refuse. Why not? I can't go outside. They bring to acid bottle and aapke husband kitne saal ke the? 27 saal ka. So she was 27 years old. 27. Yeah. And you 17. Yes. You choose this husband? No, I'm family. Family. But if women deny any proposal, anything to the men, the male dominating society didn't want to refuse any proposal by the women. So that's why maybe they, because she was his wife, so he wants to show the power and that's why maybe. I tak na dobrą sprawę, najczęściej te ataki wszystkie pojawiają się na północno-wschodniej części, bliżej Bangladeszu, czy też w ogóle na północy, bliżej Nepalu, w środku Indii, czy na południu. Też występują, ale znacząco mniej. Did you make this place? Did you help make this place? Yeah, me and my colleague Mr. Alok, who wants to create this kind of a place where we can get more attraction and we can interact the more people, and we want to create, because we want to create a place where women can prove and they can learn and they can achieve. So that's why we create this place. The local people, they come here? Yep. Jashish, this is India. Yeah. So in some part of the India is like more common attack for the women close to Bangladesh, yeah? Yeah, Bihar, Uttar Pradesh and Pashim Bengal. What is the reason that here is more common than here, for example? Maybe that's a poverty and education. Ta organizacja, która zrzesza te kobiety, zobaczcie tutaj, działają bardzo prężnie i ta organizacja pomaga tym kobietom też w rekonstrukcjach twarzy, w rekonstrukcjach, tak, są cudowne w ogóle, są bardzo,
bardzo otwarte, bardzo powiedziałbym oswojone już z tym wszystkim, z tą całą historią i z tym, co je dotknęło. I powiem wam, że jeden z trudniejszych, może najtrudniejszy temat, który aktualnie kręcę, i przyznam szczerze, że miałem duże opory, żeby zastanawiając się, czy to w ogóle publikować, czy to wam pokazać, ale uważam, że świat nie jest kolorowy, świat nie jest różowy i pewne tematy, może faktycznie one nie są przyjemne do tego, żeby o nich mówić, nie są przyjemne o to, żeby je oglądać może, ale warto o nich wiedzieć, bo świat nie jest kolorowy i świat niestety nie jest uczciwy. Zobaczcie, ja wam pokazuję tutaj takie przebitki. Sobie chodzę po tej restauracji, pokazuję wam, jak te panie się tutaj przemieszczają, jak sobie pracują, jak to miejsce wygląda, jak ten duch miejsca tutaj tętni. Więc mam nadzieję, że docenicie i jak będziecie tutaj w Agrze, to przyjedziecie tutaj i przybijecie piątkę, napijecie się herbaty, coś zjecie, przeczytacie o tej historii. Tymczasem bardzo dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam. Bye bye. No już uciekamy. Goodbye. Goodbye. W restauracji płacisz? Shukriya. Bye bye. Nice to meet you also. W restauracji ci płacisz ile chcesz. W sensie nie ma cen, tylko płacisz ile chcesz. No i z tego po prostu się utrzymują. Zostawiliśmy z Piotrem solidny napiwek za nasz za czas, który nam poświęcili. O kurczę, trudny temat, co? Ja cię... No, mocno. Lecimy. Ja normalnie, wiesz, gość do mnie mówi, żebym obejrzał ten film 40 minut cały. Ja mówię do niego, że ja to nie ten, że ja to emocjonalny jestem, mówię, nie ten, nie wysiedzę. On taki zdziwiony trochę. Też trzeba powiedzieć, że dzięki ich działaniu kultura, postrzeganie takiej kary w społeczeństwie jest coraz bardziej tak jakby uwłaczający. Na zasadzie nagłaśnianie tego tematu sprawia, że ludzie coraz rzadziej stosują tą karę. Więc no to jest mega duży plus. Takiej restauracji są chyba już 3 i jedna jest w Agrze. Nazywa się Sheroes Hangout. Więc wbijajcie tutaj, jak będziecie w Agrze, nie tylko Taj Mahal, ale też herbata tutaj. Jakie ogólnie przemyślenia odnośnie po wyjściu z tej restauracji? Trudny temat, naprawdę trudny. A, kurczę, ciężko, jakby to... Chcę to ładnie to ubrać słowa. Kurczę, no nie wiem, aż... Widzisz, tak jakby mnie też to rozbiło. Jak przyszliśmy na początku, nie było nikogo i zaraz przyszły te kobiety i puścili ten film dokumentalny 10-minutowy. Ciężko, naprawdę... Jakby nie zdajemy sobie sprawy, jaką my mamy wolność często w Europie, w Polsce, jak bardzo narzekamy na nasze prawa, które też są często ograniczane. Nie, żeby nie było, że tutaj mówię, że nie wiadomo też, jak jest dobrze. Ciężko się słucha historii kobiety, która mówi, że została oblana, ponieważ urodziła tylko dziewczynki i jej mąż nie mógł jakby zgodzić się na to, że nie ma chłopca, więc ją oblał, co jest totalnym absurdem. W ogóle nie jestem w stanie uwierzyć, że takie coś się dzieje. Słuchajcie, że po prostu brak edukacji tutaj ze strony. Dowiedziałem się też, że jakby północna część Indii jest mniej doedukowana jak południowa, bo podobno w południowej części tam w Kerala, tam na dół tak się nie dzieje. Tutaj bardziej niestety na północy. I mówię, no jakby powody są absurdalne, na przykład kobieta odmówiła małżeństwa, ponieważ nie podobał jej się mężczyznę i również została oblana, więc no to jest absurd straszny. Pójdźcie, zobaczcie, naprawdę będziecie mieli ciarki, słuchajcie, aż się łza kręci w oku, bo naprawdę siedzicie sobie tam i jak zdajecie sobie sprawę, co tam zaszło, to naprawdę robi się przykro. Robi się przykro. Emocjonalnie, co? Tak, bardzo, bardzo emocjonalnie.